Siema, siema. Wielu z Was się zastanawia, jak poszła inkubacja? Powiem tak, ja jestem zadowolony, a Wy się o tym dowiecie dosłownie za chwilę. Do zobaczenia. No i jesteśmy już gdzie? W odchowalnikach w sumie. Tu mamy stare małpy, które dzisiaj uciekły. Tu mamy średnią już młodzież, już nie najmłodsza. Pozbywałem się tego tytułu. A tu... Zgadzam pisklacki. Dużo pisklacków, tak. Pisklaków jest 74. Na 90 jajek wyszło 74 kurczaki. Kolorowe, ładne. No oczywiście nie powiem, kogo jest najwięcej bulionów. No tu musimy teraz zacząć naukę. Tak, 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 jemy. Jemy, maluszki. Jemy. Naukę trzeba się zacząć. Tym razem jechałem na trucinach, ze względu na to, że wilgotność, temperatura na dworze robi swoje. Tu. O, to jest pyszne. Robi swoje. Więc jedziemy na, że tak powiem, na to, żeby ta wilgotność była zdecydowanie mniejsza. One się tu biedne maluchy gniotą. One wyszły z inkubatora dopiero, więc tu nie ma co się dziwić. Będzie na pewno przez jakiś czas chwilowo zimno. Ale oprócz tego tak, że tu mamy lampę kwokę, tą mocną. To oprócz tego tam jest druga lampa kwoka, tak zwany zimny punkt. Tam jest około 28 stopni. No i tu mamy, jak to się mówi, tą płytę dla nich. Więc tą płytę też mam nadzieję, że będą korzystać. Na razie to one są w szoku. Zostały wypuszczone dopiero. Więc muszą obczaić sytuację. Ale w ogóle kolory to po prostu boskie. Wy tu nie widzicie. Aha, tu też nie widzicie. Taki biało-czarny z brązem. No oczywiście koguty kwiatów. Pamiętajcie, to są wszystko miksy. Z kogutem rosołka i z kogutem kwiatów, więc tu są miksy. Od razu mówię, nie mówię, tu nie ma żadnych czystych. Ewentualnie buliony mogą być czyste, bo tu są. No tu jest taki fajny widzę. No na razie to kolorki jakieś ciężko powiedzieć, ale te maluchy w większości będą jechały do nowego domu, mam nadzieję. Część zostanie tylko ze mną na moje nioski, a większość pojedzie do nowego domku. Tu nie maluchy. Tutaj jemy. Chodźcie. Nauka musi być. Nauka obowiązkowa. Tutaj macie. Nauka obowiązkowa. Wodę już widzę, że któryś zakumał, więc tu już mam święty spokój. One już jeszcze sobie ogarnam. Muszę to trochę porozbijać, żeby mi skubane do tego jedzenia polazły. No tak to jest, przy pierwszych dniach zawsze to robi kwoka, a tak naprawdę my musimy to zrobić, żeby one poszły. Kurczaki były ponad 16 godzin w inkubatorze, klucie zaczęło się dobę wcześniej. I praktycznie 80% kurczaków wyszło dobę wcześniej. Ostatnie 6 sztuk wyszło według terminu. Więc tu jestem mega zadowolony. Kurczaki nie miały problemów, żaden kurczak nie miał problemów z wykluciem się i wyjściem z gniazda. Więc to jest kolejna rzecz, która bardzo cieszy. Więc ino się tylko cieszyć. Maluchy, ja muszę wam naprawdę pomagać. O Boże, tam obok w odchowalniku, zaraz wam pokażę, co się dzieje. Wpuściłem kurczaki bulionów, bo są zdecydowanie większe, do tych najstarszych i robią im rozróbę. Halo! Ojej, tak, jemy, dzieciuczki. No, dzieciaczki. Chyba poruszę trochę towarzystwo.
Ogólnie te biało-czarne kurczaki to są już raczej kwiaty na 100%. Miksy, podkreślam, miksy, miksy, bo zaraz będą, że mam już kurczaki kwiatów, nie ma żadnych kurczaków kwiatów. O, patrzcie, a coś tu się z łapkami obrośniętymi trafiło. Czekajcie, tu muszę je faktycznie poganiać. One też się trochę ogarną, ja im dam na chwilę zaraz w spokoju i po prostu zajrzę do nich później, żeby one się odstresowały. Zamkniemy sobie, niech one się odstresują, bo też nie chcę ich wietrzyć, bo jednak mi tu temperatura ucieka. A wy co mnie tu podskakujecie? Wszystkie mnie tu podkablują, tak się nauczą, znaczy podszczypują. Aha, odejdź, towarzystwo. O, tu mamy buliony. Tu mamy miksa buliona z rosą, kurkę ładną. Zostaje oczywiście ze mną. Znaczy każda kurka zostaje. Tu mamy jednego koguta, ale tak tu mamy trzy kurki. Więc mega fajnie. No niestety ospa zebrała też żniwa, moi drodzy. Nie ma koguta lękorna, excellent. I koguta tego żółtego z kwiatów. On i tak był na odrzut, w sensie no nie miałby do dalszej hodowli, no ale niestety jednak to jest zwierzę. Więc straty w ekipie też są, moi drodzy. Tu na szczęście mamy tego pana, który mi będzie dalej przodował biało-czerń w stadzie. Ja muszę tu wyjść. Czekajcie, bo te maluchy przy okazji... Titi, wyj! A wariatki. Kury są okropne tutaj, bardzo agresywne w stosunku do nowych kurczaków. A że te kurczaki już były zdecydowanie za duże, to musiałem je przenieść tutaj. No i niedługo chyba będę robił tak, że kurnik oddzielam na pół i te towarzystwo idzie tam, ale pierw muszę coś zrobić. To dopiero wtedy. Więc tak, podsumowując, lęki na skali około 80%, licząc tylko i wyłącznie jakby te, co były do wylęgu. Ogólnie mniej, bo około 60%, ale ja i tak jestem zadowolony. Pamiętajcie, jest to okres zimowy. Stado też jest po ospie, więc może być słaby rozwój. Kurczaki takie mogą być słabsze w jajku i się nie rozwijać, więc ja tu się jakby pod tym względem nie martwię. Jestem zadowolony, w szczególności, że dla mnie liczyło się moment wyjścia kurczaków, czyli idą jednak systematycznie, czy tak zawsze jak im się chce. Wyszły jednak systematycznie, więc dla mnie to jest najlepsza informacja i najlepiej udowadnia, że jednak inkubator jest fajnie sprawny i to jest najważniejsze. Więc to tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Nie ma co dużo gadać, nie ma co się rozczulać. Jak ci zaraz szczypnę, to będziemy inaczej rozumieć. Te kurczaki mają głupią manię na szczypanie wszystkiego, co się da. Aha, no i taka historia. No niestety raczej Brahim pożegna się z ekipą. Chłopak źle znosi ospę i mogą być niestety z tego złe konsekwencje. Więc to taki smutny informacja na koniec. Pozdrawiam.